Dajcie, kochani, pozdrawiam was bardzo serdecznie z nadmorza, z kościoła Zbawiciela w Sopocie. Dzisiaj mamy dziewiąty dzień stycznia. Wsłuchajmy się w Słowo Boże wyznaczone z książeczki z Biblią na co dzień, na dzisiejszy dzień. Najpierw czytam fragment Starego Testamentu z Księgi Proroka Jeremiasza, 12 rozdział, pierwszy werset. Panie, Ty będziesz miał słuszność, choćbym wszczął z Tobą spór. A jednak chciałbym z Tobą porozmawiać o sprawiedliwości. A słowo z Nowego Testamentu zapisane jest w Ewangelii według Świętego Mateusza, w XX rozdziale, gdzie w wybranych wersetach czytamy. Gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc, Ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. Niesprawiedliwość. Chyba każdy z nas ma z nią do czynienia w swoim życiu. Nieraz w różnych sytuacjach byliśmy potraktowani niesprawiedliwie. Borykamy się z tym na co dzień. Czy to w pracy, czy w szkole. Czy jeszcze w innych sytuacjach. Każdorazowo niesprawiedliwe potraktowanie budzi w nas frustrację i rozgoryczenie. I takie rozgoryczenie musieli czuć również owi pracownicy z winnicy z przypowieści Jezusa, którzy zostali najęci rankiem do pracy przez gospodarza. Czuli się mówiąc zwyczajnie oszukani. Dlaczego? Bo jak czytamy, gdyż ci ostatni zatrudnieni na samym końcu jedną tylko godzinę pracowali, a gospodarz zrównał ich z tymi, co znosili ciężar dnia i upał. Znamy doskonale tę przypowieść o gospodarzu, który zatrudnia robotników w swojej winnicy. Każdych o innej porze, po to, żeby na koniec dnia wszystkich wynagrodzić porówno. Słysząc tę przypowieść, być może nie jeden z nas chciałby mówiąc słowami proroka Jeremiasza, porozmawiać z Bogiem o sprawiedliwości, a raczej niesprawiedliwości. Dlaczego? Bo do dnia dzisiejszego ta przypowieść wywołuje w słuchaczach oburzenie. Na samą myśl o pracodawcy, który, Właśnie miałby w ten sposób odwagę postąpić, jak ten gospodarz winnicy. Rodzi się w nas złość. Ktoś, kto pracuje cały dzień, musi przecież dostać większą zapłatę, aniżeli ten, który pracował tylko godzinę. To logiczne i oczywiste. Ale boża logika i boża sprawiedliwość. Są diametralnie różne od naszej ludzkiej. Boża sprawiedliwość wykracza poza nasze zrozumienie, poza przyjęte normy. On bowiem każe swemu słońcu wschodzić nad złymi i nad dobrymi. I deszcz daje sprawiedliwym i niesprawiedliwym, czytamy w Ewangelii Świętego Mateusza. Co ciekawe, Większość, słuchając tej przepowieści, zazwyczaj stawia siebie w sytuacji tych pierwszych, zatrudnionych wczesnym rankiem. Myślimy, jak my byśmy postąpili, gdyby to nas ktoś w ten sposób potraktował. Czy robotnicy niesłusznie szemrali przeciwko gospodarzowi? Czy my zareagowalibyśmy inaczej? Innymi słowy, słysząc historię o robotnikach w Winnicy, Budzą się w nas najpierw złe emocje. Tak jak w tych zatrudnionych pracownikach wczesnym rankiem. Zawiść, zazdrość, niesprawiedliwość po prostu wydaje nam się, że zostaliśmy oszukani. Ale wystarczy postawić się w sytuacji tych, którzy zostali zatrudnieni na samym końcu i pracowali tylko godzinę, a wówczas z łatwością dostrzeżemy hojność, łaskę. Dobroć, wielkoduszność gospodarza. Czyż perspektywa wówczas nie zmienia się? Bo przecież punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Bóg chce, abyśmy zrozumieli, że w Jego oczach nie ma ani jednego sprawiedliwego, gdyż wszyscy zgrzeszyli. Chce, abyśmy pojęli, że to nam i dla nas wciąż wschodzi Jego słońce. Że to dla nas pada deszcz, mimo iż jesteśmy niesprawiedliwi. To nam Bóg wybiega na spotkanie, jak miłujący Ojciec w przypowieści o Synu Marnotrawnym, kiedy za każdym razem do Niego powracamy. I to wreszcie my możemy stać się pierwszymi, będąc ostatnimi, i otrzymać z Bożej łaski dar życia wiecznego. Nie dlatego, że na to zasłużyliśmy, lecz dlatego, że Bóg w swej sprawiedliwości chce nam ten dar ofiarować, dar zbawienia. Jeśli tak spojrzymy na tę przypowieść o pracownikach winnicy, to z pewnością dostrzeżemy, że na pierwszy plan wysuwa się Boża dobroć. Gdyż gospodarz nikomu nie uczynił żadnej krzywdy, wypłacił wszystkim na koniec dnia tyle. Na ile się umówili. Ale w tym kontekście nie możemy mówić o wynagrodzeniu. Należałoby raczej użyć słowa obdarować. Bo łaskawy Bóg obdarował tych ostatnich, mimo że w żaden sposób nie zasłużyli sobie na taką zapłatę. Bo czy człowiek może w jakikolwiek sposób zasłużyć, czy też zapracować sobie na owego jednego denara, który dla nas, może symbolizować zbawienie? Z tej historii wynika jasno, że nie. Nie od pracy tych ludzi zależało, że wszyscy zostali zrównani, ale tylko i wyłącznie od łaskawości i dobroci gospodarza. To jest zdecydowanie najważniejsze przesłanie tej przypowieści. Na łaskę Bożą nie można zasłużyć, nie można zapracować, ale można być nią obdarowanym. I dlatego też dzisiaj w Książeczce z Biblią na co dzień mamy przypomniany czwarty artykuł wyznania augustburskiego mówiący nam o usprawiedliwieniu. Kościoły nasze nauczają także, iż ludzie nie mogą być usprawiedliwieni przed Bogiem własnymi siłami, zasługami lub uczynkami, lecz bywają usprawiedliwiani darmo dla Chrystusa przez wiarę, gdy wierzą, że są przyjęci do łaski i że grzechy są im odpuszczone. Dla Chrystusa, który swą śmiercią dał zadość uczynienie za nasze grzechy. Tę wiarę Bóg poczytuje za sprawiedliwość przed swoim obliczem. Boża sprawiedliwość objawiła się nam w Jezusie Chrystusie, Bożym Synu, narodzonym z Marii Panny w ludzkim Betlejemie, którego Bóg posłał na świat, aby poniósł nasze grzechy na krzyż. Ten, który był bez grzechu, jedyny sprawiedliwy, umarł za nas, niesprawiedliwych, abyśmy w Nim przez wiarę mieli usprawiedliwienie i życie wieczne, abyśmy potrafili rozpoznać Bożą dobroć i łaskę darowaną nam w Chrystusie. Obyśmy przyjęli ten dar bez szemrania, radując się, że Bóg chce Go ofiarować wszystkim bez wyjątku. Zarówno tym pierwszym, jak i ostatnim. Amen. Zostańcie z Bogiem.